Cześć, witajcie w Ugotowani TV. Dzisiaj krótko, bo i przepis jest bardzo szybki, przygotujemy na obiad spaghetti z czosnkiem i pietruszką. Zapraszam! Na rozgrzaną patelnię wlewam olej. Ja używam oleju czosnkowego, ale śmiało możecie użyć zwykłego oleju i tak będziemy dodawać tutaj czosnek. W osobnym garnku gotuję też sobie makaron. Jak skończę przyrządzać nasz sos, makaron będzie już gotowy. Tutaj ścieram jeszcze czosnek. I krótko ten czosnek przesmażam, nie dłużej niż 2-3 minuty, bo później czosnek robi się po prostu gorzki. Makaron jest już gotowy, nie odcedzam go, wyłączam pod nim tylko grzanie i przekładam makaron na patelnię. Mieszam składniki, tak żeby olej dokładnie pokrył makaron. Teraz siekam tutaj natkę pietruszki. Ja mam do tego takie nożyce, dzięki którym idzie szybciej, ale wystarczy nóż i deska. Dolewam jeszcze troszeczkę oleju rzepakowego. Całość dokładnie mieszam i danie będzie gotowe. I gotowe pozostaje nam teraz tylko doprawić do smaku solą oraz pieprzem. I kochani, gotowe. Tak właśnie prezentuje się obiad, który można przygotować w zaledwie 10 minut. Chociaż składników jest mało, to smak jest naprawdę wielki. Gorąco zachęcam Was do wypróbowania przepisu. Jeśli Wam posmakuje, zostawcie łapki w górę, będzie mi bardzo miło. A po więcej prostych przepisów zapraszam na www.gotowani.tv. Smacznego!